Patchworkowa rodzina to jest trudna sytuacja. Ja musiałam dojrzeć do tego, żeby przyznać, że jest to trudne. Trudniejsze niż to sobie wyobrażałam. Tym bardziej, że miałam początkowo bardzo wyidealizowany obraz tego, co możemy razem stworzyć. I wydawało mi się, że to będzie takie bardzo naturalne i szybkie. To jest trudny proces, żeby się zgrać, żeby się zrozumieć nawzajem i żeby przede wszystkim, żeby się szanować nawzajem i nie czuć wobec siebie żadnej presji i konkurencji w tej jednej, w jednej ekipie. Po prostu trzeba być zgraną drużyną i dać sobie też przestrzeń i dać sobie czas na to, żeby się właśnie zrozumieć nawzajem, bo nasza patchworkowa rodzina składa się z córki Maćka, mojego syna, naszej wspólnej córki i z nas dwojga. I początkowo nie było łatwo, był, myślę, stres w nas wszystkich, bo ta sytuacja była dla nas po prostu nowa. Z tym trzeba się po prostu oswoić i naprawdę nie stwarzać sobie takiego napięcia, że to wszystko musi się wydarzyć po prostu jednego dnia i następnego już musimy być rodziną. To wymaga czasu i pracy. Ja największą ulgę poczułam, kiedy zrozumiałam, że muszę sobie dać czas i muszę dać nam wszystkim szansę. To był moment taki decydujący w tym naszym wspólnym życiu, bo ja naprawdę wyobrażałam sobie, że to wszystko pójdzie bardzo szybko, bardzo sprawnie, bo my się generalnie od samego początku bardzo dobrze rozumieliśmy i byliśmy zgrani. Natomiast wspólne mieszkanie, pojawienie się córki naszej wspólnej, mojej i Maćka, córki Poli, to na pewno wywołało odrobinę niepokoju w naszych starszych dzieciach. I myślę, że głównie to ten obowiązek mój jako matki musiałam pojąć i sprostać temu. Zupełnie nie da się oddzielić sfery prywatnej od zawodowej, jeśli się ze sobą pracuje i żyje. Ale myślę, że to ma więcej plusów niż minusów. My po prostu nawzajem się rozumiemy. Myślę, że też się napędzamy i inspirujemy. Bardzo często nasze wspólne pomysły do pracy rodzą się podczas tego życia prywatnego. I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie dla mnie, bo nasza praca jest bardzo specyficzna. Dużo wyjeżdżamy, dużo podróżujemy. Sądzę, że to mogłoby być trudne do pogodzenia, gdybym była w związku z kimś, kto pracuje po prostu 5 dni w tygodniu, a z kolei weekendy spędza w domu, kiedy ja najczęściej wyjeżdżam. Więc sądzę, że tych kilkanaście lat razem pokazało, że to jest właściwa dla nas droga.